pierwszy kraj decyduje się na drugi lot testowy. Szczegóły koronawirus. Izrael jako pierwsze państwo na świecie wprowadza drugi lot testowy. Zamknięte zostaną m.in. szkoły, restauracje, centra handlowe i hotele. Otwarte mają pozostać supermarkety i apteki, ogłosił w niedzielę 13 września w przemówieniu telewizyjnym premier Izraela Benjamin Netanyahu. Lotsktown rozpocznie się w piątek, w przededniu święta Rosh Hashana Nowego Roku, i ma potrwać co najmniej 3 tygodnie. Zamknięte zostaną m.in. szkoły, restauracje, centra handlowe i hotele. Otwarte mają pozostać supermarkety i apteki. Działać będzie sektor publiczny, ale z mniejszą liczbą pracowników. Firmy i biura prywatne mogą być otwarte, o ile nie przyjmują klientów. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w przemieszczaniu się. W czasie lockdownu Izraelczycy będą musieli pozostać w promieniu 500 metrów od swoich domów, ale będą mogli podróżować do miejsc pracy, które będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Netanyahu stwierdził, że zdaje sobie sprawę z wysokiej ceny wprowadzenia obostrzeń. To nie będą takie święta, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. I na pewno nie będziemy mogli świętować z naszymi dalszymi rodzinami, dodał. Gwałtowny wzrost liczby przypadków COVID-19. Wprowadzenie nowego środka zatwierdzono po gwałtownym wzroście liczby przypadków COVID-19 w ostatnich tygodniach oraz po cotygodniowych protestach, w trakcie których demonstranci domagali się ustąpienia Netanyahu w związku z oskarżeniami o korupcję i działaniami rządu w sprawie pandemii koronawirusa. Podczas niedzielnej konferencji prasowej Netanyahu bronił swojej reakcji na pandemię, mówiąc, że gospodarka Izraela wyszła z pierwszego lockdownu w lepszym stanie niż gospodarki wielu innych krajów rozwiniętych. Stwierdził też, że chociaż liczba przypadków była wysoka, to zgonów było mniej niż w innych krajach z podobną liczbą zachorowań. Ministerstwo Finansów oszacowało, że wprowadzenie nowego lockdownu będzie kosztowało izraelską gospodarkę 6,5 miliardów szekli, ponad 7 miliardów złotych. Jak podała agencja AP, Izrael na początku roku był chwalony za to, w jaki sposób poradził sobie z epidemią, między innymi za szybką reakcję i zamknięcie granic kraju. Później jednak był krytykowany za zbyt szybkie otwarcie firm i szkół. Zrezygnował minister zdrowia wcześniej w niedzielę w proteście przeciw proponowanym obostrzeniom. Ze stanowiska zrezygnował minister do spraw budownictwa Jakow Litzman, który na początku pandemii pełnił funkcję ministra zdrowia. W szczególności skrytykował wprowadzenie restrykcji, które ograniczą Żydom możliwość uczestniczenia w wspólnych modlitwach w synagogach podczas nadchodzących świąt, Rosh Hashana i następującego po nim Yom Kippur. W Izraelu, w którym mieszka 9 milionów ludzi, potwierdzono ponad 150 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 1,1 tysięcy zgonów. W sobotę poinformowano o 2715 nowych przypadkach.